Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w Muzyce Zaklęci. Tym razem zapraszam Państwa na spotkanie z najlepszą artystką wśród prawników i najlepszym prawnikiem wśród artystów. Tak chyba najłatwiej i najlepiej można byłoby ją zapowiedzieć. Z nami Małgorzata Klempert, pani prezes zespołu wokalnego Kontrapunkt. Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry. Teraz się strasznie zawstydziłam, a to jest zdecydowanie nadużycie o tym prawniku i o artystce i w ogóle, no i chórzystce, nie. Naprawdę, jestem zawstydzona bardzo. Zupełnie niepotrzebnie i skromność dzisiaj chowamy do kieszeni. Rozmawiamy sobie normalnie. Ja swoich słów będę bronić. Także na spokojnie. Dobrze, to ja się poddaję. Ty się dzisiaj poddaj i powiedz mi na początek, no bo jak już tak nawiązaliśmy do tej prawniczej strony, jak ty łączysz życie zawodowe z życiem muzycznym, tak to nazwijmy, bo mimo tego, że jesteś bardzo energiczna, bardzo żywiołowa i no nie widziałam cię chyba nigdy zmęczonej na tyle, żeby się robić. A ja zmęczona jestem w domu, idę wtedy spać. No dobrze, no to jak to łączysz? No doba ma 24 godziny, więc eksploatuję ją jak się da. No i cóż, ja zawsze mówię, że muzyka jest moim tlenem. Ja uwielbiam moją pracę, jest dla mnie bardzo ważna. Praca to jest mój umysł, natomiast moje serce to jest muzyk i właśnie funkcjonuję w rytm muzyki i ja się tym karmię, to mnie nakręca. I łączę bardzo płynnie. Dziękuję mojemu szefowi, że czasami wybacza mi moje wyskoki z pracy, żeby załatwić sprawy churalne. Oczywiście nadrabiam to wtedy po godzinach, pracując do 22 lub dłużej, ale no sprawia mi to ogromną przyjemność, dlatego no warto po prostu. Jak najbardziej. A dobra, no to jak tak ta muzyka jest dla duszy, to nie mogę się powstrzymać. Jakbyś miała wybrać jeden utwór, który miałby być, poczekaj, ścieżką dźwiękową twojego życia teraz. Masz jakiś pomysł? Nie, absolutnie nie. Chyba mam teraz całą playlistę w najróżniejszych utworów. Nie ma takiego utworu chyba. Nie. Szczerze? Myślałam, teraz jesteś szalona, bo to, co robimy teraz, jest szalone. Absolutnie, gdyż ja nie bardzo lubię w ogóle, ja zawsze stoję w szeregu, albo uwielbiam działanie w kulisie i takie wyeksponowanie to jest dla mnie czyste szaleństwo. Więc tu i teraz jesteś szalona. Super, ale muszę Państwu powiedzieć, tak przy okazji, że spotkał nas ogromny zaszczyt, bo to jest pierwszy wywiad Gosi, którego udziela, tak stricte wywiad. Wypowiedzi no, wcześniej były. Mam nadzieję, że zapamiętasz to fajnie, jako miłe doświadczenie. Mówi się, że traumy się nie pamięta, więc zastanawiam się, czy cokolwiek będę pamiętała po tym wywiadzie i gwarantuję, że na pewno go nie wysłucham, bo będę bardzo zawstydzona nadal. A, no dobra, no to teraz przejdźmy jakby do tej części artystyczno-churalnej, muzycznej, macie też spektakle, prawda? Przejdźmy do tej części, jak odnajdujecie się wszyscy w tym trudnym czasie, tym pandemicznym? Paradoksalnie mamy się świetnie, ponieważ znaleźliśmy taką, te nowe realia dały nam znaczy, musieliśmy wyszukać sobie przestrzeni, jak sobie z tym poradzić i od jakby takiego technicznego, roboczych kwestii, czyli prób, czyli nagrań. Tutaj panowie ratują oczywiście nasz zespół, ponieważ nagrywają linie melodyczne po to, żebyśmy mogli w domu się przygotować, żeby wyszukać tego okienka, w którym możemy się wszyscy wspólnie spotkać i przećwiczyć te utwory. Oczywiście w tak zwanym międzyczasie jest produkcja wydarzeń, w których możemy wziąć udział. No i na przykład w taki sposób udało nam się zrobić koncert wolnościowy z muzeum. Dosłownie wykorzystaliśmy chyba 2 tygodnie po pandemii i przed kolejnym lockdownem, znaczy nie po pandemii, tylko po kolejnym lockdownie i przed następnym, kiedy mogliśmy zrobić koncert. Koncert wolnościowy, super, znaczy nieskromnie powiem, że super,
nam się udało to zorganizować i stworzyć zupełnie coś nowego, coś ciekawego. W ogóle bardzo lubimy robić nowe rzeczy i wykorzystujemy to, na przykład koncert na Górze Zamkowej, z teatrem z kolei tutaj zorganizowany. Łatwiej było zrobić koncert plenerowy, wiadomo, większa przestrzeń i można było wszystkie te takie sanitarne obostrzenia wypełnić, dlatego przy okazji zrobiliśmy pierwsze takie wydarzenie nasze plenerowe. Mamy nadzieję, że nie ostatnie, bo bardzo nam się to spodobało. Także ja uważam, że jest akcja, jest reakcja. Więc jeżeli są takie warunki, trzeba spróbować znaleźć sobie taką przestrzeń, w której będzie można coś zrobić, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby pozostać w stagnacji, żeby nie pielęgnować tej muzyki. No, my generalnie już teraz nie mamy w ogóle urlopu, bo nawet po 2 tygodniach, kiedy mamy jakąś przerwę, już jest pytanie w eterze, kiedy następna próba, jaki następny projekt, no więc trzeba działać. Czyli można powiedzieć, że dobrze się bawicie w swoim towarzystwie. Przede wszystkim. Czy jeżeli ktoś widzi w sobie talent lub ktoś z rodziny, znajomych uważa, że świetnie śpiewa i chciałby go wypchnąć, powiedzmy tak w cudzysłowie, do szerszej publiczności, to może się zgłosić na przykład do was i przyjść na jakieś przesłuchanie. Ja bardzo polecam i bardzo serdecznie zapraszam. Uważam tak, moim zdaniem muzyka stworzyła moją tożsamość, stworzyła to, jaka ja jestem, to, że jestem w miarę pewną siebie osobą, nadała mojemu życiu wartość. Uważam, że każdy powinien mieć pasję, a jeżeli ma talent, tym bardziej powinien go pielęgnować. Mnie właśnie wypchnęła rodzina. Namawiali mnie bardzo, żebym poszła na przesłuchanie do chóru a la Camera. To było 16 lat temu i ja się wtedy strasznie bałam, bo chór a la Camera wtedy świecił naprawdę triumfy, jeździli po świecie, to był naprawdę bardzo wysoki poziom. Ja się bardzo długo zbierałam, żeby tam pójść, jednak się zdecydowałam i uważam, że to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu. Tyle, ile się tam nauczyłam, to po prostu naprawdę to jest wielkie moje szczęście. A jeżeli chodzi o to, co teraz się dzieje, uważam, że ma to wielki sens. Ja teraz tak sobie pomyślałam o moim koledze z zespołu, Krzysiu, który w wieku 40 lat do nas dołączył. On przyszedł i powiedział, ja autentycznie mam czary teraz, bo on powiedział, że, Krzysia pozdrawiam, Krzysiu jak przyszedł, to powiedział, że on nigdy z muzyką jakby technicznie nie miał nic wspólnego. On się nigdy muzyki nie uczył, ani śpiewać, ani grać, absolutnie, ale on zawsze o tym marzył i zawsze chciał śpiewać i przyszedł do nas i przez rok zrobił taki progres, że naprawdę to było dla mnie wielkie szczęście, jak on się cieszył z każdego koncertu, fantastyczne uczucie i cudownie na to było patrzeć i cieszę się, że jakby przez to, że organizuje życie naszego zespołu, organizuje jakieś koncerty, widzę w tym sens i widzę tę radość ludzi, którzy cieszą się z każdego koncertu, z każdego projektu i są bardzo wdzięczni i tak bardzo z sercem w tym uczestniczą. No to widać. Jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to zapraszamy na Facebooka zespołu Kontrapunkt. Bardzo dużo się dzieje. I już zaczynamy funkcjonować na YouTubie też. O proszę. Czyli zapraszamy. Ja tak sobie teraz myślę, że na pewno państwo też mają to poczucie, przynajmniej część, że chyba zaprosimy pana Krzysztofa również do nas, żeby opowiedział Polecam. Nam o swojej historii, bo brzmi chociaż bardzo... Chociaż to jest straszny stres tutaj siedzieć. Tego nie mów. Mam nadzieję, że na samym końcu Gosia powie, że jednak nie i że następnym razem też przyjdzie. Bo to jest nie trzeba jej będzie namawiać. Trochę inaczej, jak właśnie się... dlatego przynajmniej uważam, że większość z nas nie jest solistami, ponieważ to jest zupełnie inaczej stać w szeregu, i
I jakby oczywiście tutaj w takim zespole jak naszym jest dość kameralny, więc każdy ma ogromną odpowiedzialność przygotowania, musi być przygotowany na 100%. Jest to porozumienie dusz. My wiemy, że możemy ufać temu, że jesteśmy przygotowani. Każdy z nas ufa sobie wzajemnie i to jest bardzo ważne w takim zespole. Bardzo ważne i wtedy jest łatwiej, bo w zespole jest siła. A w momencie, kiedy ktoś jest tak, zostaje sam, to już jest trochę bardziej traumatyczne przeżycie. Wolałabym, żeby oni tu ze mną siedzieli. Bez obaw, oni też tu usiądą. Także będą przeżywali to, co ty. No cześć, wkopałaś. Możemy serdecznie pozdrowić pana Krzysztofa, na pewno będziemy się do niego odzywać. To dzięki tobie. Także może ci podziękować. Krzysiu, pamiętaj, bardzo nas lubisz. No dobrze, a powiedz mi, no bo tak, no, rozmawiamy o tym, co jest teraz. Przenieśmy się trochę wstecz. Czy trochę dużo by trzeba było. Nie, tak daleko nie. No 16 lat, jeszcze masz 2 lata do tej pełnoletności swojej kariery artystycznej, prawda? Ale czy obecność w chórze spełniła jakieś twoje marzenia? Czy nie miałabyś innej okazji do tego, gdybyś nie była w zespole, w chórze, czy nie poznałaś kogoś? Oj, na pewno, no teraz jest cała plejada osób, które poznałam, cała historia i sytuacje, które głęboko jakby tutaj wpisały się w mój pamiętnik. Nie ma takich pojedynczych rzeczy. To jest na pewno bardzo duża wartość. Ja zwiedziłam kawał świata z chórem, jeszcze wtedy a la camera. Byłam w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji, Bułgarii, gdzie nam spłonął autokar. Byłam na Litwie. No, masa przeżyć, najróżniejszych, od wielkiego szczęścia przez właśnie takie przypadki losowe. Poznałam wiele, wiele osób, artystów, panią Grażynę Brodzińską, panią Irenę Santor i to jest akurat jedna z takich historii, które szczególnie w moim sercu zakotwiczyły. Niby to nie jest jakieś wielkie wydarzenie, ale pamiętam, jak pojechaliśmy dzień przed koncertem noworocznym na próbę, bodajże do Bydgoszczy. Oczywiście już byliśmy przygotowani, próba zaczyna się terminowo, pani Irena wchodzi oczywiście punktualnie. Wtedy skład chóru to było gdzieś 30-40 osób i ona z każdą jedną osobą przywitała się uściskiem dłoni. Uważam, że no to jest wielka artystka i oczywiście no tutaj idzie pracowitość z talentem, zaszczyt ogromny. Poznałam Ewę Bem, której płyty słucham na winylu. Janusza Szroma, jazz to jest generalnie taka muzyka, która szczególnie jest mi bliska. Poznałam panów z zespołu Golec Orkiestra. Janusza Radka, kiedy on tak naprawdę był jeszcze wtedy artystą niszowym, a dosłownie po naszym koncercie noworocznym, znaczy to nie wiem, czy to była do końca zasługa, to teraz to tak brzmi trochę, naszego koncertu noworocznego, chociaż pani Ania ma, Janusz, ówczesna dyrygentka, ma taki zmysł, żeby wyszukiwać takich naprawdę genialnych artystów i zapraszać ich tutaj do Grudziądza. 2 lata temu z zespołem Kontrapunkt, no to nie jest taka odległa rzeczywiście historia, ale jednak już, byli panowie, my pierwszy raz jako zespół Kontrapunkt wzięliśmy udział w koncercie noworocznym i śpiewaliśmy wtedy z zespołem Trevoci, który teraz świeci Triumfy. No i oczywiście był koncert, który jest mi jeszcze bardziej bliski, ponieważ występowaliśmy z panią Alicją Majewską, z panem Włodzimierzem Korczem, Jackiem Wójcickim i moją miłością życia platoniczną, panem Zbyszkiem Wodeckim. Ja tu muszę o tym powiedzieć i się wytłumaczyć trochę, ponieważ no wiadomo, od dziecka pszczółka Maja na winylu. Ja w ogóle byłam takim dzieckiem, które miało specyficzne upodobania muzyczne, jak na swój wiek. Później miałam krótką przerwę i nie zapomnę, to był właśnie moment, taka strzała amora. Umówiłam się ze znajomymi na Błoniach Nadwiślańskich na koncercie
plenerowym letnim i schodzę schodami i po prostu w te mury naszych spichlerzy uderza dźwięk trąbki. I ja widzę na tej scenie pana Zbyszka Wodeckiego w białej koszuli z podwiniętymi rękawami, z rozwianym włosem, z tą trąbką, który śpiewa Zacznij od Bacha i wtedy po prostu zostałam skończona. I kocham go do dzisiaj. No i później miałam przyjemność pana Zbyszka spotkać i wystąpić, no tak górnolotnie to brzmi, na jednej scenie. I mało tego, odbyć z nim rozmowę o piwnicy pod Baranami, w ogóle o tym, że mu się popsuł samochód i że przyjechał tutaj pożyczonym, takie prozaiczne tematy o życiu. No a już w całej swoim zachwycie byłam po tym, jak po koncercie wręczył mi kwiatki, które otrzymał w podziękowaniu za ten koncert noworoczny, także no jak tu się nie zakochać? No to prawda i jak tu nie iść do zespołu czy do chóru? Tak. Zapraszamy was serdecznie do zespołu Kontrapunkt. Żegnam się z państwem dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.